Drodzy internauci, drodzy widzowie, z kolejnym przesłaniem chcę do Was się zwrócić. Moją intencją jest to, aby zwracać się za pośrednictwem tego sposobu przede wszystkim do naszego zboru, do członków naszego zboru. Wiem, że słuchają to również i inne osoby, wiem, że słuchane to jest dużo szerzej, ale moją motywacją, moją intencją jest to, aby móc przekazywać w tych trudnych czasach słowo pociechy i wsparcia dla zboru. Mówię o swoich motywacjach, dlatego, że nie mam jakby ambicji przekazywać słowa proroczego dla Kościoła, dla Kościoła w Polsce. Chcę zwracać się do zboru, w którym służę, którego kocham. A jeśli będzie to szerzej słuchane, to będę się cieszył. Jeżeli będzie błogosławieństwem dla innych to będzie tylko to naszą radością. Dlatego pozdrawiam serdecznie zbór przede wszystkim, pozdrawiam wszystkich internautów, którzy z nas słuchają regularnie, a być może kogoś, kto trafił na to w sposób jakiś przypadkowy. Cechą wspólną tych przesłań, które będą przekazywane, będzie jedno. Będą one krótkie. Będą one maksimum do 15 minut. Jesteście zachęceni? Choćby tym faktem, że będą krótkie? A teraz pozwólcie, że przejdę już do tematu dzisiejszych myśli. Chcę kontynuować to, co mówiłem ostatnio. Poprzednim razem koncentrowałem się na myśli wyrażonej Bożym Słowem. Nie dał nam Bóg ducha lęku, więc nie ulegajmy trwodze. Jest to zlepek dwóch różnych wersetów Bożego Słowa. A dzisiejsze przesłanie zatytułowałem Wyprostuj się. Nie jest to do ludzi, którzy mają problemy z kręgosłupem, ze skoliozą, jest to duchowa prawda. Ludzie pytają mnie ostatnio, czy to, co się wy, wyprawia na tym świecie, czy nie jest już to przypadkiem wypełnieniem szóstego rozdziału z księgi Apokali Apokalipsy. Jest tam mowa o złamaniu sześciu pieczęci, jest mowa o kolejnych jeźdźcach, które wyruszają z kolejnymi plagami. O czwartym jest napisane m.in., że mógł zabijać mieczem, głodem i zarazą. Stąd chyba te pytania. Nie sądzę, żeby to był ten czas. Według mnie, kiedy szósty rozdział Apokalipsy będzie się wydarzał, oblubienica będzie już na weselu Baranka. Tak ja uważam. Ale to, co się dzieje w naszym świecie aktualnie, myślę, że lepiej opisuje pewien fragment Bożego słowa, mam na myśli 21 rozdział Ewangelii Mateusza. Przepraszam, Ewangelii Łukasza. W zasadzie cały ten rozdział jest temu poświęcony, ale ja przeczytam tylko dwa urywki: rozdział 21, werset 11. Dojdzie do silnych trzęsień ziemi. Wiele miejsc zostanie dotkniętych klęską głodu i zarazy. Na niebie pojawią się wielkie, budzące groży znaki. Werset 26 i poniższe. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, Wyprostujcie się i podnieście głowy, gdy zbliża się wasze odkupienie. Bez jakiejkolwiek analizy tego tekstu widać od razu, że Jezus mówi w obliczu tego, co mówił wcześniej o tych wszystkich trudnych sprawach, mówi radujcie się. Radujcie się, gdyż się zbliżam. To jest świetny test. Kiedy pomyślisz, że Jezus przychodzi naprawdę, naprawdę już, kiedy wyobraź to sobie, jakie emocje temu towarzyszą? Czy jakaś taka obawa? U, już? Może trzeba coś jeszcze zmienić, coś naprawić, coś poprawić. A może inne emocje? Radość, tęsknota i okrzyk: "Panie, nareszcie, jak się cieszę!". Jeśli jesteś w tym pierwszych emocjach, to powiem wracaj do ojca. Wracaj w jego ramiona. Wracaj do bliskiej relacji z Nim, bo mogą przyjść czasy, kiedy Bóg będzie przesiewał. Odsiewał, Jezus o tym mówi, ziarno od plewy. Letność nie wytrzyma tempa. A być może jesteś zaniepokojony z innego powodu, dlatego że jeszcze nigdy swojego życia Bogu nie oddałeś. Nie masz pewności zbawienia. Nie masz pewności tego, że będziesz z Nim na wieki w niebie. Tym bardziej go szukaj. Podejmuj, podejmuj decyzję, by go znaleźć. Ludzie pytają mnie też, czy to, co się dzieje teraz, czy to już nadchodzi koniec? Ja odpowiadam tak, że czasy ostateczne rozpoczęły się już w dziejach apostolskich i trwają do dzisiaj. Więc zobaczmy, w którym momencie jesteśmy. Koronawirus niczego tu nie zmienia. Jezus od dawna mówi: czuwajcie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdę. Jezus w tym tekście, mowa o 21 rozdziale, opisuje to, co czeka świat w czasach ostatecznych. Fragment jest też oczywiście poświęcony temu, co czeka Jerozolimę w tamtych czasach. Ale te opisy końca świata są dosyć, dosyć trudne, dosyć dramatyczne. I gdy zaczynają się one wydarzać taką naturalną reakcją człowieka, taką po prostu naturalną. Jest strach, jest obawa, a Jezus mówi, raduj się. Raduj się, bo się zbliżam. I te słowa, na które szczególnie chcę podkreślić, wyprostuj się, podnieś głowę. Niedawno miałem bardzo trudną rozmowę z pewną, skądinąd bardzo kochaną osobą, która opowiadała mi o dramatycznych swoich przeżyciach. Dramatycznie doświadczana przez okoliczności, życie, inne osoby. I mówiła mi takie słowo: że ledwie jakoś wyjdzie z jednej sytuacji, to otrzymuje cios z drugiej strony, jeszcze trudniejszy. Jak z drugiego jakoś się wykaraska, przychodzi kolejny i kolejny. I zadaje mi pytanie, pastorze, jak ja mam żyć? Co mnie jeszcze spotka? To, co ona mówiła, było rzeczywiście straszne. Nie wiedziałem co jej odpowiedzieć. I wtedy gdzieś do święty podsunął mi pewien obraz. I podzieliłem się z nim. I mówię tak. Wyobraź sobie, że przez niebezpieczną dzielnicę miasta idzie dwóch ludzi. Po zmroku. Jeden idzie taki wyprostowany, podniesiona głowa, sprężysty krok, radość emanująca z twarzy, pewność siebie, odwaga. A drugi. A drugi wręcz przeciwnie. Idzie taki skulony, taki gdzieś głowa schowana w kołnierz. Idzie unikając czegokolwiek się da uniknąć i oczekujący tylko na jakiś cios. I pytanie: kto ma większe szanse, że oberwie? Pomyślała chwilkę ta osoba i mówi ten drugi. I to jest duchowa prawda. Jak idziesz przez życie? Czy w duchowym znaczeniu idziesz wyprostowany, idziesz z głową podniesioną do góry, pewny tego, kim jesteś w Bogu, wznasz swoją wartość w Bogu, pewny zwycięstwa, wiesz, że po Twojej stronie, z tyłu, z przodu, są aniołowie, którzy Cię strzegą, znasz autorytet imienia Jezus, idziesz w mentalności zwycięzcy, czy też? Czy też idziesz wystraszony, pochylony i czekasz tylko na kolejny cios? Miasta pustoszeją, sklepy zamykają, pewnie mnie zwolnią z pracy. Może zachoruję, do lekarza się nie dostanę i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz? Do kogo łatwiej dobierze się diabeł? Moi drodzy, w sytuacji trudnej, jakiejkolwiek trudnej. Koronawirus to na dzień dzisiejszy jest trudna sytuacja, ale to jest przesłanie ponadczasowe. Zawsze w jakiejkolwiek trudnej sytuacji mamy wybór. Albo będę żył w mentalności ofiary, mentalności pokonanego, albo będę żył w mentalności zwycięzcy. Dlatego mój apel: Kościele wyprostuj się. Kościele podnieść głowę. Nie dał nam Bóg, ducha strachu, ducha lęku, lecz mocy i odwagi. Jezus czyni w tym fragmencie wyraźny podział, to jest czarno-białe. Ludzie nieznający Boga będą mdleć ze strachu, będzie powszechny lęk bezradnych, narodów, a kościół diametralnie inaczej. Do kościoła jest apel. Wyprostuj się, podnieś głowę. Musi być diametralna różnica. Tu nie ma miejsca na szarość. Tu nie ma miejsca na to, by Kościół był taki nijaki. Po co? Po to, żebyśmy mieli, nie wiem, zaszpanować przed innymi? Po to, żeby pokazywać swoją brawurę? Po to, żeby pokazywać, że lepsi jesteśmy od innych? Bzdura, nie jesteśmy lepsi. To po co? Po to, żeby przynieść nadzieję. Po to, żeby przynieść światło w ciemnościach, po to, żeby inni widzieli, widzieli, że Kościół ma nadzieję, że Kościół jest żywy, że Kościół głosi żywego Chrystusa, że Kościół ogłasza, że Chrystus jest zwycięzcą, że przychodzi triumf, że On zwycięży, więc warto być po Jego stronie. Więc Kościele raz jeszcze mówię wyprostuj się, podnieś głowę, rozpraw się ze strachem. Strach zawsze był i będzie narzędziem w ręku diabła. Powiem tak, strach jest bardziej niszczący niż jakikolwiek wirus. A więc zamknij drzwi na strach. Moi drodzy, Biblia mówi, że wiara przychodzi ze słuchania. Wiara w to, że Bóg jest zwycięzcą, że Bóg jest na tronie, przychodzi z tego, kiedy słuchamy i wczytujemy się w to słowo. Ale wiara, że wirus jest potężniejszy, przychodzi ze słuchania namiętnego mediów. Więc miejmy rozsądek. Wiadomo, trzeba coś wiedzieć, ale karmy się tym, czym powinniśmy się karmić. W kościele nie dajmy się zmanipulować. Strach jest narzędziem diabła. A więc chcę powtórzyć to, co poprzednim razem, nie ulegajcie strachowi. Kochani, na koniec chcę Was zaprosić na niedzielne nabożeństwo. Tak, na niedzielne nabożeństwo do zboru Betel w Ustroniu na godzinę 10. Tyle, że oczywiście zapraszam przed Wasze monitory, smartfony, tablety, ale będziemy na tym miejscu Boga uwielbiać, będziemy się modlić, będzie zwiastowane słowo, więc zapraszam, bądźcie z nami. Godzina dziesiąta, Niedzielny poranek. Zachęcam do obejrzenia transmisji na żywo z kościoła Betel w Ustroniu. Pozdrawiam Was. Z Bogiem.